Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry Państwu. Witam na mojej sesji Kadmata. Ja nazywam się Maciej Babicki i w firmie MAT zajmuję się między innymi inwentorem oraz nakładką Woodwork for Inventor. I tego właśnie będzie dotyczył dzisiejszy webinar, dzisiejsza sesja, projektowanie mebli w programie Autodesk Inventor, ulepszone o branżową nakładkę Woodwork for Inventor. Przedstawię proces projektowy na przykładzie prostej półki. Przedstawię wyjście z parametrycznego modelu bryłowego, stworzenie z niego szkieletu mebla, a następnie uszczegółowienie go o branżowe informacje, takie jak materiały, okucia. Pokrótce wspomnę też o wspomaganiu produkcji, które daje ten program, generowaniu list materiałowych z informacjami dla wykonawcy, generowaniu rysunków wykonawczych przedstawiających położenie otworów, ich wielkość, wiadomo, kształty paneli oraz generowanie programu na maszynę dzięki kamowskiemu wytyczeniu ścieżek narzędzia. Program pozwala wytyczyć ścieżki dla wiercenia, frezowania kieszeni, rowków oraz dla cięcia. Przejdźmy sobie do programu. I program Woodwork for Inventor to nakładka, która ma swój projekt. Ma swój odgórnie ustalony projekt. Woodwork for Inventor to jest 2023 i Projects. Oprócz tego program zawiera projekt do edycji komponentów bibliotecznych oraz do edycji i tworzenia inteligentnych komponentów adaptujących swój kształt do danej przestrzeni. Pracujemy w projekcie Projects i stwórzmy sobie nową część IPT. Ponieważ wychodzimy od jednej bryły, jednej części wielobryłowej, z której następnie stworzymy zespół części. Każdy panel będzie osobną częścią. Ja z reguły zaczynam szkic na płaszczyźnie X, Y. Rysuję prostokąt. Wiążę jego dolną podstawę, właściwie jego środek, jego dolnej podstawy ze środkiem układów współrzędnych. Wtedy jest symetryczny względem osi pionowej. I nadając wymiary, polecam od razu nazywać je nazwami wysokość, szerokość, głębokość, aby potem w tabeli parametrów można było łatwo dokonywać zmiany. Stwórzmy półkę o wysokości 200 mm, szerokości 700 mm. I jeszcze pozostało nam określić głębokość. Głębokość z wyciągnięcia. Wyciągnijmy to w tył, aby przód pokrywał się z płaszczyzną układów współrzędnych. Głębokość również nazywamy. mm. No i mamy część, tak? Mamy bryłę. Zmieńmy jej nazwę. Nazwijmy ją półka. Oto zmieniamy nazwę, ponieważ niedługo generując panele, każdy panel będzie miał w początku swojej nazwy nazwę głównej bryły, więc nie byłoby to profesjonalne, gdyby się one nazywały bryła 1. Zapiszmy sobie projekt i zapiszmy go w
najważniejsze, aby zapisać go w odpowiednim folderze, tak? Wiedzą Państwo, jak inwentor jest na to wrażliwy. Mamy folder Woodwork for Inventor, a w nim mamy biblioteki iBoxów i między innymi projekty. W projektach stworzyłem sobie folder CADMAT, w nim tworzę folder półka. I w folderze półka zapisuję również tą nazwą. OK, obijmy teraz nasz korpus panelami. Program ma taką funkcję, że wybierając korpus i wybierając ścianę, określając grubość, generujemy panel. W tabeli parametrów nazwijmy sobie od razu ten parametr jako grubość paneli. Tutaj ważne, aby nazwy nie miały spacji. I 18 mm, standardowa grubość. Stwórzmy pozostałe panele. Na dole i z tyłu. I wybierzmy parametr. Lista parametrów, grubość paneli. I program wygenerował nam dwa boki, dwa wieńce oraz plecy półki. Widzimy, że te panele nachodzą na siebie. Trzeba je poprzycinać. I program znowu przyspiesza tutaj ten proces. Nie musimy tego robić klasycznymi inwentorowymi operacjami, lecz wystarczy wybrać funkcję przytnij, wybrać najpierw panele do przycięcia. Zróbmy sobie konstrukcję stojanową, czyli przytnijmy wieńce do boków. Wybieramy dwa wieńce. Teraz wybierz bryły ograniczające. Ograniczające podświetlają się nam na niebiesko, a te do przycięcia podświetlają się na czerwono. I klikamy OK. Program dokonał przycięcia. Pozostały nam jeszcze do przycięcia plecy. Zrobimy sobie plecy wpuszczane. Dlatego po ich wyborze nie trzeba wybierać żadnych brył ograniczających. Program domyślnie przycina je do wszystkiego. I zakończył się etap tworzenia szkieletu. Następnie wszystko będziemy ubranżawiać w tym tu środowisku, lecz najpierw musimy przekonwertować naszą półkę na zespół. Zrobimy to funkcją utwórz komponenty z zespołu. Wybieramy komponenty, które chcemy przekonwertować, wszystko oprócz głównej bryły i wybieramy lokalizację. Chcemy utworzyć nowy zespół docelowy w folderze półka, o nazwie takiej samej, tylko że z rozszerzeniem IAM. Dajemy OK, dalej, zastosuj. I stworzyliśmy zespół paneli. Zapiszmy go sobie od razu. No i rozbudowujemy, nadajemy właściwości. Przypisujemy materiały. Woodwork oferuje zestaw materiałów. Dzieli je na rodzaje. Drewno lite, płyta laminowana, płyta wielowarstwowa, blat, element profilowy oraz materiały wierzchnie. Wybierzmy płytę laminowaną, najpopularniejszy materiał i zaznaczmy wszystkie elementy, ponieważ wszystkie chcemy mieć z tego samego materiału. Widzimy, że elementy zmieniły kolor
jedynie na powierzchniach, przydałoby się na powierzchniach obrzeży, przydałoby się również mieć taki sam materiał jak, albo przydałoby się przykryć obrzeża po prostu. Wybierając obrzeże, mamy też zespół materiałów dedykowanych na obrzeża, forniry i PCV. W takim kolorze mamy PCV, więc wybieramy i wybieramy tylko te powierzchnie, tylko te obrzeża, które powinny być przykryte. Nie potrzeba nam przykrywać obrzeży, które są z tyłu półki, prawda? Można to robić zaznaczając wszystkie z osobna i klikając zastosuj, bądź można wybrać zaznacz powierzchnie styczne, zaznacz wszystkie powierzchnie, a potem jeśli będzie mniej, to odznaczać. Spójrzmy z bliska. No ten PCV i pasuje kolorystycznie do wybranej przez nas płyty laminowanej. Po doborze materiału możemy zmieniać sobie kierunek struktury, kierunek usłojenia. Ten krok pominę w tej sesji. Przejdę do czegoś bardziej tutaj pod produkcję ważnego, czyli do wstawiania okuć, ponieważ później w miejscach tych okuć będzie potrzeba wygenerować otwory, a później jakoś to jeszcze udokumentować. Program posiada bibliotekę. Wchodząc w opcję dołącz okucia, zaczytujemy elementy z biblioteki. Biblioteka również znajduje się w tym folderze co projekty. W bibliotece mamy cały zestaw okuć, uchwyty, zawiasy. My tutaj do tej prostej półki potrzebujemy kołki łączące. Czyli wchodzimy w połączenia, kołki i wybieramy kołek. Jest on inteligentną częścią iPart, ponieważ możemy wybierać jego wymiary, tak, jego średnicę, długość, grubość paneli, do których on ma być. Wybieramy proponowany przez program kołek. Jest on do takiej grubości paneli, jaką nadaliśmy w pliku części. I program wstawił nam do naszego drzewa kołek i musimy związać go do jakichś płaszczyzn w modelu. Najpierw stwórzmy sobie te płaszczyzny. Stwórzmy sobie płaszczyzny symetrii. Zrobimy to funkcją płaszczyzna. I najpierw chcemy przymocować wieńce do boku. Więc stwórzmy płaszczyznę symetrii w wieńcu górnym i w wieńcu dolnym. Zrobiłbym to płaszczyzną symetrii, ale Inventor 2023 nie chce robić płaszczyzny symetrii dla jednej części. Trzeba by do tego użyć dwóch części, co by było nieprofesjonalne w tym przypadku. Sprawdźmy, czy wyszło równo. Wyszło dobrze. Teraz jeszcze płaszczyznę symetrii. W tej płaszczyźnie. I możemy wstawiać kołki. Nie musimy ponownie szukać go w bibliotece, ponieważ mamy go tutaj. Nested Board Plane to jest płaszczyzna, w której będzie wiercony otwór. Będą to płaszczyzny ta oraz ta. Płaszczyzny wewnętrzne boków. Pillar Board Plane to jest płaszczyzna równoległa do długości kołka. Ją pominę, aby nie wiązać nadmiernie modelu. Wybiorę natomiast dwie osie.
osie symetrii wieńców oraz oś środkowa i dołączam okucia. Wyłączając widoczność wieńców, widzimy kołki, tak? To przedłużenie kołka, które się nam podświetla, to jest bryła otworująca. Za niedługo przejdziemy do tego, jaki ona ma tutaj wpływ. Wyłączmy te trzy płaszczyzny i stwórzmy jeszcze połączenie kołkowe pleców z bokami. Również musimy stworzyć płaszczyzny. Płaszczyzna symetrii. I płaszczyzna symetrii druga. Nie taka płaszczyzna. O, właśnie. O tą płaszczyznę mi chodziło. Ponownie dołączamy okucia, ten tutaj kołeczek. Wybieramy płaszczyzny, w których będą wiercone otwory. Oś pierwsza, oś druga i dołącz okucia. Wyłączymy widoczność, żeby sprawdzić. Mamy kołki ustawione na środku. Płaszczyzn nie chcemy widzieć. Chcemy natomiast widzieć cały mebel. A ten kołek wstawiony jako przykład nie jest nam już potrzebny, usuwamy go. Zapiszę sobie model. I możemy przejść do kolejnej ważnej operacji, czyli tworzenia otworów w miejscu kołków, w miejscu okuć. We wstążce jest polecenie otworowanie. Używając tej funkcji, w miejscu, gdzie wcześniej mówiłem, jest bryła otworująca, pokażę to jeszcze raz. Bryła otworująca, czyli to przedłużenie kołka, w tym miejscu zrobi się nam otwór. Nie wybierając żadnego elementu, program docelowo zotworuje wszystko. Klikamy otworowanie. I możemy teraz popatrzeć na pojedynczą część, w której są otwory. Z takiej części możemy od razu wygenerować program na maszynę CNC, tworząc zadanie, bazując naszą część, możemy wytyczać ścieżki narzędzia dla wiercenia, frezowania, cięcia, a następnie wygenerować kod i na ploterze już wiadomo, co dalej. Nie będę się zagłębiał w ten temat, ponieważ jest to temat szeroki. Chcę jeszcze przedstawić generowanie rysunków oraz generowanie list części. Dlatego wychodzę z tego pliku i pokażę generowanie listy części. W zestawieniu komponentów możemy podglądnąć wszystkie elementy woodworkowe. Jeśli coś jest elementem inwentorowym, woodwork tego nie czyta. Musi to być
musi mieć nadany materiał, musi to być okucie z biblioteki, musi to być po prostu plik, znaczy element woodworkowy, tak. Mamy na przykład panel pierwszy półki. Widzimy w zestawieniu komponentów jego wymiary, wymiary z naddatkami. A rozwijając go, widzimy surowy panel, widzimy także obrzeża z PCV i w przypadku obrzeży widzimy ich długość, a w przypadku surowego panelu widzimy jego powierzchnię. I te wszystkie dane możemy wyeksportować do Excela i w Excelu będziemy mieli to podzielone na części materiały konstrukcyjne, materiały wierzchnie, części cięte, części kupowane. Wyeksportujemy dane do Excela. Otworzymy je. I proszę spojrzeć, na dole mamy wiele różnych arkuszy. Pierwszy arkusz to jest taki podsumowujący strukturę projektu, produktu. A poszczególne arkusze to na przykład części kompozytowe, części wielowarstwowe. No, w naszym przypadku akurat nie ma żadnych takich. Kompletna lista części. Części cięte. Materiały sumarycznie patrząc. I jeszcze bardzo ważne dla produkcji, nawet jeśli jest to produkcja z wygenerowanego kodu CNC, to wtedy do sprawdzenia potrzebne są rysunki. No a jeśli operator sam pisze kod ręcznie, no to wtedy już są one niezbędne. Rysunki można szybko wygenerować, nie trzeba ich rysować, tak jak klasycznie w inwentorze rysujemy dane części i zapisujemy jako IDW, to dla takich elementów o tak prostej geometrii jak panele można to zrobić z poziomu programu automatycznie. Tutaj trzeba jeszcze zadbać o to, żeby w odpowiedniej lokalizacji zapisały się te rysunki i można rozpocząć tworzenie dokumentacji. Program wygenerował dokumentację. Musimy ją otworzyć. A tutaj jeszcze raz mogę Państwu przedstawić lokalizację plików woodworkowych w systemie Woodwork for Inventor 2023. Projekty. No i tu już nasze projekty, jakie sobie stworzymy. Widzimy, mamy rysunek do całego zespołu oraz rysunki do poszczególnych części. Otwórzmy sobie kilka z nich. Oto rysunek całości. No, nie daje on tutaj zbyt wiele informacji, jest to rysunek poglądowy. Natomiast rysunki poszczególnych części pokazują, może lepiej jeszcze otworzę rysunek panelu pierwszego. Ten rysunek przedstawia dokładnie
otwory. Tutaj są one pokazane poglądowo, a ich wymiary, ich współrzędne oraz wielkość są zapisane w wygenerowanej tabelce. Nie trzeba tutaj praktycznie nic wymiarować. Wielkość płyty też jest wymiarowana. Grubość, wiadomo, 18 mm. Także tak wygląda generowanie dokumentacji technicznej. No i powracając do naszej prezentacji, bo to już wszystko, co chciałem przedstawić. Komu dedykowane jest to rozwiązanie, tak? Komu dedykowany jest Woodwork for Inventor? Na pewno dla firm, które dużo projektują. Projektant siedzi dużo w programie. Potrzebne są częste zmiany, parametryczne zmiany. Dodatkowo produkcja potrzebuje list części, których sporządzanie ręczne oraz rysunków, których sporządzanie jest czasochłonne. No a w przypadku mniejszych firm produkujących meble jednostkowo, dobrym programem jest Fusion 360, na którego do końca października jest promocja, odgórna promocja minus 25%. A Woodwork, bo widzę, że jest tutaj pytanie o koszty. No, cena Woodworka tak koło 1700 euro się kręci. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to proszę dać znać. Skontaktujemy się. I widzę jeszcze pytanie. Pytania są. Czy można opisywać poszczególne bryły w wielobryłowym IPT, a na koniec wyeksportować do złożenia? No właśnie, to co ja robiłem, to była wielobryłowa część IPT, tak? A potem tworzyłem z niej komponenty, tworzyłem złożenie. Można do złożenia wrzucać części tworzone pojedynczo, lecz jest to mniej wydajny proces i bardziej podatny na i potem trudniejszy w edycji, tak? Widzę, że czas nam tutaj dobiega końca, więc bardzo dziękuję za obecność. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.